Drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. Dlatego znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza. Również jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje korony, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje jako pierwszy, powinien korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a niech Pan da ci zrozumienie ze wszystkim. Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej Ewangelii, dla której znoszę cierpienia jak złoczyńca, aż do więzów. Ale Słowo Boże nie jest związane. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć. Jeśli cierpimy, z Nim też będziemy królować. Jeśli się Go wyprzemy, i On się nas wyprze. Jeśli jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, bo samego siebie wyprzeć się nie może. To wszystko przypominaj, zaklinając ich przed Panem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to niczemu nie służy, tylko prowadzi do zguby słuchaczy. Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. Unikaj zaś pospolitej czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności, a ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos, którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę niektórych. Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony. Mając taką pieczęć, zna Pan tych, którzy należą do Niego, oraz niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. W wielkim zaś domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane, niektóre do użytku zaszczytnego, a inne do niezaszczytnego. Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu. Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Unikaj zaś głupich i niedouczonych rozmów, wiedząc, że rodzą kłótnie. A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znosząc złych, łagodnie nauczając tych, którzy się sprzeciwiają. Może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę, oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli. Ten fragment był kierowany przez apostoła Pawła do Tymoteusza, młodego wierzącego, który jest dla nas bardzo ważnym takim punktem odniesienia, dlatego że każdy z nas z tych pouczeń
może coś wziąć dla siebie. Nie jest to tak, że to były tylko skierowane słowa do Tymoteusza, ale są to uniwersalne wskazówki dla każdego z nas. I dla starego, i dla młodego, i dla brata, i dla siostry, i dla dziecka. Każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, może z tych wskazówek czerpać pełnymi garściami. I Paweł zaczyna ten rozdział drugi od zachęty, żeby wzmacniać się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Łaska jest to reguła, która polega na tym, że nic nie jest z nas. Nic nie zasłużyliśmy sami własnym działaniem. Wszystko mamy od Boga. Na tym polega łaska, że konia, owszem, przygotowujemy na dzień bitwy, ale zwycięstwo należy do Pana. I jeśli On zechce je dać, to da. Jeśli On nie zechce go dać, te wszystkie przygotowania będą po prostu nieaktualne w tym zakresie. Mamy żyć pobożnie w Chrystusie, ale to, czy bitwa będzie wygrana, to nie jest nasza w ogóle sprawa. Wiemy, że wygrana jest wojna. Diabeł jest pokonany przez zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast nasze wyobrażenia co do wprowadzenia strategii w życiu chrześcijańskim, to nie jest coś, co wiąże w jakiś sposób Boga. Bóg jest suwerenny i On decyduje, w jakim zakresie i gdzie będziemy mogli działać, i mamy tylko spoglądać na Pana, mamy Jemu ufać. Na tym polega łaska. I w tym się wzmacniajmy, że wszystko jest z łaski w naszym życiu. Że cokolwiek mamy, to Pan nam dał, a nie sami sobie to wypracowaliśmy. To nie jest nasza zasługa. I dalsze słowa, drugi wiersz. Co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. Jest to bardzo ważna zasada, żebyśmy widząc, czy to brata, czy siostrę, który ma serce dla Boga, dawali mu dobre rady, które będą przyczyniać się do wzrostu Królestwa Bożego. Że ta praca będzie wykonywana lepiej. Być może nie wiemy wszystkiego, ale jednak kolejne lata przebywania ze Słowem Bożym i czytania go w domu, czy na zgromadzeniach, czy życia nim na co dzień, mają pewien potencjał, że możemy komuś coś przekazać i to właśnie mamy robić. Że te dobre zasady, których się od Boga nauczyliśmy, to nie są tylko do naszego prywatnego użytku. To są rzeczy, którymi należy się dzielić. To są rzeczy, które należy w każdej rozmowie wybadać, w jakim zakresie komu przekazać. Dalej, trzeci wiersz wskazuje na to, że praca dla Boga nie jest łatwa. Jest powiedziane, że to są trudy. Oczywiście znacznie wygodniej jest po zbawieniu kupić sobie wygodny fotel i siedzieć sobie przed kominkiem i tak uprawiać chrześcijaństwo, że bierzemy jedną Biblię, potem sobie czytamy jakąś fajną chrześcijańską książkę. Jak zmęczymy się czytaniem, puszczamy sobie fajne pieśni i tak aż do pochwycenia. Ale to nie jest to, co Bóg dla chrześcijan przeznaczył. Oczywiście, Bóg niczego od nas nie oczekuje. Dał wszystko darmo. Ale Duch Święty, mieszkający w wierzącym, jak wiemy, chce przez nas działać. Chce, żebyśmy byli narzędziami ku chwale Boga. I ten Duch chce, żebyśmy wydawali owoce. I pobudza naszego ducha ludzkiego, który jest przez Niego ożywiany, pobudza naszą duszę, która jest częścią nas. Jesteśmy duszą, jesteśmy duchem, jesteśmy ciałem. I potem
I jest tak jak Piotra, że jeśli te cnoty, które ten Duch Święty wypracowuje, zaczną owocować, to nie pozwolą, żeby ktoś był bezczynny. A jeżeli już zaczyna się działanie, to zaczynają się trudy, o których tu mówi apostoł Paweł i mamy je znosić. Znoś trudy oznacza, że mamy być cierpliwi w czasie tych trudów. Dalej jest porównanie do żołnierza. Żołnierz Jezusa Chrystusa. Każdy z nas jest żołnierzem Jezusa Chrystusa. Kto to jest żołnierz? Żołnierz jest to osoba, która jest w zorganizowanej grupie pod kierownictwem naczelnego dowództwa w celu realizowania strategii odgórnie narzuconej żołnierzowi. Żołnierz nie jest indywidualistą, bo wtedy staje się kimś w rodzaju takiego samotnego wilka. To nie jest żołnierz. Nazywamy ich terrorystami wtedy, jeśli to jest ktoś samowolny. Nazywamy ich bojownikami. Nazywamy ich peszmergami. Różne nazwy są na tego typu osobników. Natomiast żołnierz to jest po prostu ktoś, kto jest poddany naczelnemu dowództwu swojej armii i jest zobowiązany wykonywać polecenia głowy. Głową jest Chrystus. I wszystkie działania mają być ucelowane tylko i wyłącznie na to, żeby w sposób zorganizowany, we współpracy z innymi żołnierzami, realizować działania wojenne na terenie wroga. Tak działa żołnierz. I jeżeli weźmiemy sobie to do serca, ten przykład, który Paweł tutaj nam dał przez Ducha Świętego, to wtedy ten przykład pokaże nam, że nie tylko jesteśmy członkami jedni drugich, jak uczy nas w innym miejscu Słowo Boże, ale też jesteśmy jednostką militarną. Bój toczymy nie przeciw ciału, nie przeciw krwi, ale przeciwko duchowym mocom, przeciwko złowrogim i przeciwnym Chrystusowi siłom. To jest wojna, która faktycznie trwa. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie ten przykład, który już podałem, siedzącego sobie w fotelu żołnierza ze złożonym karabinem obok, to taki żołnierz jest nie tylko bumelantem, ale dezerterem. Żołnierz jest aktywny. Żołnierz ponosi trudy i znosi je. One są trudne do znoszenia, ale je znosi. Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza. Pan Jezus powołał nas na żołnierza, mamy się Jemu podobać. I jako teraz ten przykład żołnierza jest ciągnięty i ten żołnierz nie wikła się w sprawy tego życia. Jeżeli gdzieś kiedyś czytaliśmy jakąś książkę o wojnie, czy jakiś film oglądaliśmy o wojnie, to widzieliśmy, jak działa wojsko. Gdy trafia na jakiś teren, to realizuje cele militarne. Nie jest tak, że sobie realizuje jakieś inne cele. Nie jest tak, że nagle pojawia się po drodze jakaś rzecz, która żołnierza interesuje, to on przestanie wykonywać działania. A jeśli przestanie, no to grozi mu sąd polowy. Żołnierz, który jest wierny, jest cały czas ukierunkowany na to, jakie rozkazy z centrali przychodzą. Ja wiem, że to może być trochę abstrakcyjny przykład dla nas w czasach, gdy większość z nas nie była w armii. Ja też nie byłem w armii. I to znamy tylko z opowiadań od tych, którzy w wojsku byli. Ale w tamtym czasie Cesarstwa Rzymskiego również nie był każdy w armii. Ci wierzący, w tym prawdopodobnie sam Tymoteusz,
również nie był w armii. Więc to nie jest tak, że muszę być żołnierzem, żeby teraz zrozumieć trzeci i czwarty wiersz. Kolejny przykład. Jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje korony, jeżeli nie walczy prawidłowo. Zapasy, czy też jakiś kickboxing, czy boks, czy tego typu sporty, mają to do siebie, że trzeba pokonać przeciwnika, uderzając go w odpowiednie miejsce, przewracając go w odpowiedni sposób. I tu są reguły. Nawet jeżeli ten drugi przeciwnik nie walczy czysto, to on zostanie zdyskwalifikowany. My nie wygramy, jeżeli my również przestaniemy walczyć czysto. A więc jeśli jako wierzący mam do wykonania zadanie, to przede wszystkim powinno mnie interesować, jakie reguły są tej walki. A te reguły ustanowił Pan Jezus. Więc jest tutaj pod koniec powiedziane, że mamy łagodnie nauczać tych, którzy się sprzeciwiają, wiersz 25. Bardzo trudne do wykonania zadanie. Przecież ci, którzy się sprzeciwiają, od razu wywołują w nas gniew, podniesiony głos i najchętniej to byśmy ich zakrzyczeli, zatupali lub w ogóle wyprosili za drzwi. Nie. Łagodnie, nauczający tych, którzy się sprzeciwiają. Łagodnie. Łagodny język łamie kości. Jakże to jest trudne, ale Słowo Boże mówi, że cierpliwością można przekonać nawet sędziego. Łagodnie nauczający, czyli to nie jest tylko wykrzyczenie swoich racji, tylko nauczający to już jest taki proces, który zawiera w sobie argumentację, dowody za tym, że mamy rację, a nie tylko powiedzenie tak jest i koniec. Nauczający to znaczy przedstawiający logiczne lub zdroworozsądkowe wskazówki na to, że nasze tutaj przedstawiane przez nas prawdy są zgodne z faktami i oprócz tego ukierunkowane na to, kto nas słucha, czyli dopasowane do słuchacza. Nie może być tak, że pięciolatkowi zaczniemy mówić tak jak dorosłemu, a dorosłemu zaczniemy mówić na przykład w jakiś wyszukanych słowach, jeśli on jest na przykład technikiem, to zaczniemy używać języka literackiego lub odwrotnie. Staramy się przy nauczaniu wiedzieć, kto słucha i dopasowywać te różne elementy do jego zdolności pojmowania. Również jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje korony. My wiemy, że zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków, natomiast będą wierzący dostawać korony w niebie, które są nagrodami za wierność. Wierność jest wtedy, kiedy walczymy zgodnie z zasadami. Rolnik, który pracuje jako pierwszy, powinien korzystać z plonów. Dokładnie jest to reguła, która mówi nam, że jeżeli ktoś pracuje, to godzien jest robotnik zapłaty swojej. Nie może być tak, że ktoś ciężko pracuje, wszyscy z tego będą jedli, a on nie będzie miał z tego korzyści. To jest zupełnie niezgodne ze Słowem Bożym. I, co ciekawe, niezgodne zupełnie z zasadami motywowania pracowników, niezgodne z zasadami ekonomii. Ale to tylko taka poboczna ciekawostka. Słowo Boże mówi wyraźnie, że robotnik, który pracuje, jako pierwszy powinien korzystać z plonów. Więc Bóg daje ci zbudowanie, jeśli służysz Mu. Jeśli podzielisz się Słowem, to to Słowo, które wypowiadasz, w pierwszej kolejności, zanim dosięgnie słuchacza, z łaski Bożej najpierw buduje Ciebie, wzmacnia Ciebie, karmi Twoją duszę, karmi Twego ducha i doprowadza do tego, że Ty jesteś bliżej Chrystusa. Spróbuj, a zobaczysz. Powiedz Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Powiedz te słowa sąsiadowi, powiedz przechodniowi. Zobaczysz, że to słowo najpierw ciebie nakarmi, tak jak tego rolnika, który pracuje jako pierwszy, korzysta z plonów. Ty pierwszy osiągniesz profit z tego słowa, a oprócz tego ten, który te słowa wypowiedziane przez ciebie usłyszał. I Paweł tu zachęca, nie narzuca w 7 wierszu. Rozważ, co mówię. A Pan ci da zrozumienie ze wszystkim. Rozważ, weź pod uwagę te reguły i zobaczysz, że Pan ci pokaże, że z tych słów możesz mieć osobisty wzrost w Bogu. Jest to bardzo ważne, żebyśmy ufali Słowu Bożemu, bo ono nigdy nie zawodzi. Pamiętaj, tutaj apostoł Paweł przypomina rzecz, która w zasadzie jest oczywista i można by spytać, czemu Paweł o tym przypomina. Ale faktycznie my o tym mamy tendencję zapominać i zachowujemy się tak, jakby te słowa dla nas nie były tak cenne, jak są. Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej Ewangelii. Wskazuje tutaj na powstanie zmartwych, bo w zmartwychwstaniu jest moc. W zmartwychwstaniu jest dowód na to, że nasz Pan Jezus Chrystus wszystko może. Jest powiedziane, że On z własnej woli powstał z martwych. A skoro On sam siebie wzbudził z martwych, to przecież to jest dowodem na to, że jeśli my do Niego się udamy w modlitwie, poprosimy o cokolwiek, to On to może wykonać. I chce zawsze właśnie współdziałać we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Czyli jeżeli dana rzecz jest zgodna z ogólną strategią prowadzenia wojny, w której jesteśmy żołnierzami, to ta rzecz będzie przez Boga użyta. Ta nasza modlitwa będzie w pełni zrealizowana. Pan Jezus powiedział, że jeśli będziemy prosić o cokolwiek w Jego imieniu, On to spełni. To jest Jana, prawdopodobnie 13, rozdział 14 wiersz. I teraz Paweł mówi, że dla Ewangelii znosi cierpienia jak złoczyńca. I faktycznie tak jest, że jeśli głosimy Ewangelię, to czasami jest tak, że oceniają nas jak jakichś bandytów, jak jakichś po prostu gorszych, niż kim coś ukradli. Już lepiej, żebyśmy ukradli jabłko ze straganu, niż żebyśmy pani, która sprzedaje jabłka, powiedzieli, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Możecie to sprawdzić. Nie zachęcam do kradzieży jabłek, tylko do powiedzenia wersetu. I wtedy właśnie tak jest, że po prostu ten świat nienawidzi Chrystusa, nienawidzi Boga i uważa to, oczywiście religijne więzy nie pozwalają im powiedzieć, że to jest coś złego. Tu, przynajmniej w naszych okolicach, gdzie jeszcze chrześcijaństwo ma jakieś przynajmniej propagandowe znaczenie dla ludzi, to nie powiedzą tego otwarcie. W krajach muzułmańskich to by powiedzieli, że bluźnimy przeciwko islamowi, w krajach hinduistycznych powiedzieliby, że to jest po prostu prozelityzm, w krajach buddyjskich tak samo, potraktowaliby nas jak bandytów. Ale w krajach takich jak nasze, czyli Polska i okolice, jeszcze religia chrześcijańska ma dla ludzi jakieś znaczenie, więc otwarcie tego nie powiedzą, choć będą nas traktować tak jak złoczyńców, tak jakbyśmy im robili jakąś krzywdę. Ale Słowo Boże nie jest związane. Dokładnie tak jest. Jeśli będziemy z tym Słowem w najprostszych sytuacjach się dzielić, nie sfałszowanym Słowem Bożym, to ono wykona swoją pracę. Jest taki przykład z Dziejów Apostolskich, który pokazuje to wyraźnie, że do chrześcijan nikt się nie przyłączał z postronnych, bo wszyscy się tych chrześcijan bali.
A następny wiersz mówi, że Pan codziennie pomnażał tych, którzy mają być zbawieni i przyłączał ich do zboru. Bo to jest Boże dzieło, przyłączanie do grona wierzących i zbawionych ludzi. A z kolei, jeżeli jest zdrowa nauka w zborze, to postronni nie będą się przyłączać, bo będzie to wymagało od nich uśmiercenia starego człowieka i narodzenia się na nowo, czyli przejście przez rzecz, której ten religijny świat nie chce przechodzić. Dalej 10 wiersz. Wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych. Dokładnie. Mamy to działanie mieć ze względu na współwierzących prowadzących wojnę. Jeżeli żołnierz stanie się bezużyteczny, to wtedy żołnierz obok będzie miał ciężej. Dlatego, że będzie musiał walczyć za trzech, za dwóch. Nie będzie miał chronionego boku. Może zostać trafiony. Jeżeli każdy żołnierz będzie walczył według zasad ze względu na innych żołnierzy, to wtedy będzie ta walka prowadzona w sposób systematyczny, prawidłowy i z jak najmniejszym ryzykiem dla innych. Stąd Paweł mówi, wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych. Jeśli masz jakiś dar od Boga i masz go wykonywać, to jeżeli nagle okaże się, że no jest ci ciężko, to ten argument również weź pod uwagę, że nie tylko dla Boga masz realizować te dary, które ci Bóg dał, ale również ze względu na wybranych, ze względu na innych wierzących, bo po to ci Bóg dał, abyś służył innym i aby innym było łatwiej. Być może na tym straganie powiesz Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego narodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A drugiego dnia tam będzie rozdawał kalendarze ktoś ze zboru i ta zasiana myśl ze Słowa Bożego wywoła skutek taki, że ten kalendarz zostanie przyjęty. Albo coś będzie kiedyś rozdawał traktat, albo pokaże się ogłoszenie w gazecie, albo w inny sposób. To zasiane słowo może ciebie ten sprzedawca jabłek potraktuje gorzej, niż gdybyś mu ukradł jabłko, ale konsekwencja tego, że to Słowo Boże zasiejesz w jego uszach, jego sercu, jego głowie, może być taka, że to Słowo Boże wykona swoją pracę, bo Słowo Boże nie jest związane. Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć. I to jest nawiązanie do drugiej części 10 wiersza o tych wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z wieczną chwałą. Słowo wybrany jest nawiązaniem do prawdy Bożej, która mówi, że przed założeniem świata Bóg wybrał wierzących w Chrystusie. I to właśnie jest tak, że jeśli ty głosisz Słowo Boże, jeśli przekażesz ten werset, jeśli w inny sposób Słowo Boże będzie przekazane, rozdasz komuś jedną ulotkę, dwie, trzy, siedem, czy też kalendarz w Nowym Roku, czy inny sposób będziesz to Słowo Boże propagował, to właśnie ci wybrani będą mogli pokutować i będą zbawieni. Jest to rzecz, którą należy oglądać z dwóch stron. Jedna strona to jest taka, gdzie widzimy to od strony ziemskiej. Od strony ziemskiej zbawienie zależy od tego, czy ktoś się nawróci, czy ktoś pokutuje, czy ktoś się upamięta. Ma odpowiedzialność, żeby być posłusznym Bogu, ma odpowiedzialność, żeby Bogu wyznać grzechy, ma odpowiedzialność, żeby upamiętać się, pokutować, nawrócić się do Boga,
i zacząć żyć z Bogiem. To jest odpowiedzialność człowieka. Jeśli tego nie będzie, jeśli taki człowiek nie przyjdzie do Boga, to będzie na wieki wieków w piekle. I to jest strona, którą my widzimy dzisiaj. Od strony nieba mamy objawione przez Słowo Boże, że przed założeniem świata Bóg w Chrystusie wybrał wierzących. I to, gdy już będziemy w niebie, będziemy mogli oglądać i wtedy faktycznie liczba wybranych będzie się zgadzać z liczbą tych, którzy pokutowali. Narodzenie na nowo to jest dzieło Boże. To Bóg naradza na nowo. Tak samo jak dziecko nie ma wpływu na narodzenie się z matki, tak samo chrześcijanin nie ma wpływu na to, czy narodził się na nowo, bo to Bóg dokonuje zrodzenia na nowo tych, którzy przed założeniem świata zostali wybrani. I to się dzieje niezależnie, równolegle, ale w tym samym czasie. I nie należy filozofować, nie należy teraz gdybać, wymyślając, a czy ja jestem wybrany. Nie. To nie jest prawidłowa optyka. Ty masz pokutować, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Ty masz przyjść do Chrystusa, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Ty masz prosić o przebaczenie twoich wszystkich grzechów, jeśli jeszcze nie jesteś pojednany z Bogiem. Bo Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Dlatego w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Więc jest konieczność, żeby ludzie jednali się z Bogiem. A to, czy zostali wybrani, czy nie, okaże się w chwale i będzie to dokładnie 1:1. Każdy wybrany pokutował wtedy. Będzie widać, że pokutował w czasie życia jeszcze tu na ziemi, przed śmiercią biologiczną, przed śmiercią ciała. Bo śmierć ciała nie narusza życia duszy ani życia ducha. Człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. Śmierć ciała to jest tylko rozpadnięcie się namiotu, którym mieszka dusza i duch. Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Tak, stary człowiek ma umrzeć. Ma się narodzić nowy człowiek w Chrystusie. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I tak właśnie jest, że jeśli z Chrystusem umrzemy, to z Nim też będziemy żyć, bo On zmartwychwstał i On żyje. I wtedy my mamy już nowe życie z Boga. Jeśli cierpimy z Nim, też będziemy królować. To też jest ważna obietnica. Jeśli cierpimy, z Nim też będziemy królować, z Chrystusem. Jeśli Go się wyprzemy i On się nas wyprze, jest takie słowo, że jeśli się zaprzemy przed ludźmi Pana Jezusa, to On się nas zaprze przed aniołami świętymi. I 13 wiersz. Jeśli jesteśmy niewierni, to nasza niewierność nie niweczy wierności Bożej, bo Bóg dał pewne obietnice niezależne od naszych działań, niezależne od naszej wierności. Więc jeśli jesteśmy już zbawieni, ale zdarza nam się nie dochować wierności, to nie tracimy zbawienia. Bo jest wyraźnie powiedziane, że zbawienie z łaski opiera się na wierności Chrystusa. On pozostaje wierny, mówi 13 wiersz. Dlaczego? Dlatego, że samego siebie wyprzeć się nie może. Nie może powiedzieć w ten sposób, że owszem, Jana 3,16 mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że życie, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I teraz, że ten werset po prostu to tak jest, ale jeśli ktoś będzie niewierny, no to przestaje mieć życie wieczne, tylko życie wieczne zamieni mu się w życie chwilowe. Życie wieczne jest albo wieczne, albo nie jest wieczne. Pan Jezus powiedział, kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem. Nie będzie potępiony.
lecz przeszedł ze śmierci do życia. I w tym momencie taka osoba jest raz na zawsze zbawiona, oparta o doskonałą ofiarę Chrystusa, który raz na zawsze na krzyżu Golgoty umarł za wszystkie nasze grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie. To wszystko przypominaj, zaklinając ich przed Panem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to niczemu nie służy, tylko prowadzi do zguby słuchaczy. Jakże dużo jest tego typu bredni w chrześcijaństwie. Niedawno widziałem taką kompletną bzdurę. Jakieś takie logo, jakie trucizny zawiera szczepionka dla dzieci. No tak głupie, że aż zęby bolą. I to było propagowane przez kogoś, kto mieni się wierzącym. I zaraz oczywiście jest to powód do sporów. Był to wierzący, który był z wykształcenia nie lekarzem, nie farmaceutą. I jakie ma uprawnienia do tego, żeby oskarżać teraz rząd, że propaguje i zmusza do szczepienia szczepionkami, które są rzekomo trujące. Jeśli chodzi o tego typu rzeczy, to albo mamy obowiązkową szczepionkę, to wtedy jest to Rzymian 13, że mamy się poddawać rządowi i mamy dzieci szczepić, bo jest to obowiązkowa szczepionka. Jeśli jest to nieobowiązkowa szczepionka, to jest to Rzymian 14. Czyli wolność chrześcijańska i produkt taki jak inny, że albo na śniadanie jem chleb z pomidorem, albo chleb z dżemem i nikomu nic do tego. Ale jeżeli rząd wymyśli, że mamy szczepić daną szczepionką, to nawet jeżeli to by była faktycznie trucizna równa wrzucaniu niemowląt do Nilu, to mamy wziąć i wrzucić dziecko do Nilu. Bo rząd tak ustanowił. I to nie jest tak, że mamy wolność w tym zakresie, jeśli to jest przepis. Ale znowu nie mamy kompetencji do oceniania wielu rzeczy. Dlatego powstają przy tym kłótnie. Ktoś, kto nie jest lekarzem, ktoś, kto nie zna literatury fachowej, ktoś, kto nie prowadził badań naukowych w danym zakresie, ma bardzo niewielkie możliwości, żeby taką rzecz zweryfikować. Weźmy prostą rzecz, taki samochód. Narzędzie, którego używamy wszyscy na co dzień. Jak się coś zepsuje, a nie jesteśmy mechanikiem samochodowym, no to polegliśmy. I teraz tego typu rzecz, że zaczynamy gdybologię uprawiać, prowadzi do zguby słuchaczy. Dlatego, że jeżeli będziemy się wiązać takie śmieszne rzeczy, na przykład czy Amerykanie wylądowali na Księżycu, też słyszałem taką brednię między wierzącymi i jeden z całym zapałem mówił, że nie, a drugi, że tak. No, w tym momencie, jeśli będziemy angażować się w tego typu dyskusje i propagować któryś z tych punktów widzenia, to potem powiemy człowiekowi, że Jezus niedługo będzie sądził świat i będzie po prostu sąd Białego Tronu. I taka osoba pomyśli tak jak o Locie. On tylko tak samo żartuje jak z tymi durnymi szczepionkami, z płaską ziemią, z Amerykanami na Księżycu i tak dalej, i tak dalej. No to są po prostu rzeczy, które tu 14 wiersz mówi, prowadzi do zguby słuchaczy. Nie dajmy się poznać jako ci, którzy się wtrącają w nie swoje sprawy. My jesteśmy żołnierzami, którzy mają propagować Ewangelię. I jeżeli jesteśmy gdziekolwiek, to zawsze pamiętajmy, że to, co mówimy, może prowadzić do zguby słuchaczy, jeśli będziemy zajmować się sporami o takie bzdury. Bo potem będzie to wiązane, że ten człowiek, który zajmuje się takimi bzdurami, teraz zaczyna mi mówić, że Jezus mnie kocha. Czyli to też chyba może być coś, czemu nie powinienem wierzyć, tak samo jak nie powinienem wierzyć innemu.
elementowi jego wcześniejszych wypowiedzi. To są rzeczy, które niszczą naszą wiarygodność. Przypowieści Salomona mówią o tym, że zacnego mężczyznę, człowieka, odrobina głupoty oszpeca. Tak samo jak zdechłe muchy psują olejek aptekarski. Czyli wyobraźmy, że mamy aptekarski olejek wysokiej jakości i wpada mucha prosto. Najpierw siedziała na śmietniku, teraz wpadła nam do olejka. Ten olejek jest bezużyteczny. Jest zeszpecony przez odrobinę głupoty. Dlatego naszą główną wonią ma być Ewangelia. Naszą główną wonią ma być, tak jak w olejku aptekarskim, czystość. Zgodność z zasadami. I nie dawajmy do tego much. Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. Jeżeli będziemy angażować swój język w takie bzdury, to będziemy mieli się czego wstydzić. Po prostu z tych samych ust nie może wychodzić prawda Boża, słowo Boże i jakieś niedorzeczności. Albo stawanie za jakąś stroną polityczną. Staniemy wypowiedzi za PiS-em, tracimy do zguby, doprowadzimy słuchaczy, którzy kochają PO. No tak, a to nie jest nasza rola. To nie ma nic wspólnego z naszą rolą na ziemi. My jesteśmy żołnierzami, którzy realizują strategię, która jest w jedności z głową. Chrystusem Jezusem. Dlatego nie należy tego typu rzeczy mieszać. Unikaj pospolitej i czczej gadaniny. To jest kolejna rzecz. Stoimy, za bardzo nie ma co robić, 20 minut mamy z kimś spędzić i czekamy. No i co? O pogodzie, o jakichś tam psach, i tak dalej. Nie. Słowo Boże mówi unikaj pustej, pospolitej, czczej gadaniny. To jest czcza gadanina. Chcesz powiedzieć o pogodzie? To powiedz, że Bóg stworzył piękne słońce, które teraz ogrzewa i bezbożnych, i świętych. Ale bezbożni po śmierci pójdą do piekła, gdzie będzie goręcej niż na słońcu. To nie jest czcza gadanina. Ale jeśli będziesz rozmawiał o tym, jak długie pazurki ma ratlerek sąsiadki, to naprawdę jest czcza gadanina. I ona prowadzi do coraz większej bezbożności. Słowo bezbożność to znaczy, że w naszych słowach nie ma Boga. To znaczy, że Bóg nie przyświeca naszym wypowiedziom. To jest bezbożność. Bez Boga. Czyli wszystko, co nie ma w centrum Boga, jest bezbożne. A ich mowa szerzy się jak gangrena. W innych tłumaczeniach jest jak rak. Rak przerzuca się wraz z krwią w różne części ciała. Gangrena, jeśli nie utnie się takiego zajętego przez gangrenę członka, zabija całe ciało. I tu są wspomnieni dwaj fałszywi nauczyciele. Hymenajos i Filetos, którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę niektórych. Którzy pobłądzili w sprawie prawdy albo wypadli z prawdy. Kiedyś mieli prawdę i oni pobłądzili, nie uzyskali takiego poznania, jakie miało być, albo poznali, jak należało, a potem odrzucili tą prawdę. I celem ich wypowiedzi było to, żeby twierdzić, że już było pochwycenie. I dalej po pochwyceniu są jacyś ludzie wierzący w Boga. Jakaż straszna musiała w tych słuchaczach następować rzecz. Sobie wyobraźmy. Po pochwyceniu zaczyna być zabrany Duch Święty, nie ma Ducha Świętego. I po pochwyceniu zaczyna 7 lat ucisku. I
Znaczy, że jak ja jestem na ziemi, to ja zostałem, nie zostałem pochwycony jako słuchacz, tak słyszę tego hymneosa i filetosa. I oni tak mówili, że już się dokonało, już nastąpiło, było pochwycenie, wiesz, wczoraj było. I co, a ja jestem na ziemi, czyli przejdę przez sądy, będę odrzucony, będę prześladowany, całe objawienie jest przede mną. Harmonogram z objawienia Jana. Straszna herezja. Dlatego, że Pan Jezus wyraźnie powiedział, że idę przygotować wam miejsce. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. I Pan Jezus weźmie do siebie wszystkich wierzących, zbawionych w momencie pochwycenia i ani jeden z nich nie pozostanie na ziemi. I to, że są tutaj takie nauki, jest bardzo niedobrze. Ale mimo takich fałszywych nauk, fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć, zna Pan tych, którzy należą do Niego. To jest pierwsza część pieczęci. Kto zna tych, którzy należą do Niego? Pan. Pan Jezus Chrystus zna swoich. Pan Jezus Chrystus wie, którzy do Niego należą. Bóg patrzy na serce i On wie, którzy są Jego. I o Judaszu Pan Jezus powiedział, że nie wszyscy są czyści. Wiedział bowiem, kto go wyda i kto jest zdrajcą. Mimo, że gdybyśmy popatrzyli po ludzku, to tych 12 wokół Pana Jezusa to byli wszystko podobni. Nawet czasami Judasz mógł wyglądać lepiej niż inni. Mógł wyglądać na lepszego, spokojniejszego, bo widzieliśmy, że to na przykład nie Judasz brał udział w sporze, kto jest największy pośród innych wierzących. Judasz nie brał udziału. A więc takie rzeczy, albo bliźniak zapytał, takie różne zadawał pytania, które no takie były dziwne, ale on był, Tomasz był wierzącym, zbawionym człowiekiem. Natomiast Judasz no, niestety ukrywał się. Tylko Pan wiedział, że on nie jest jego. I konkol ma rosnąć z pszenicą aż do żniwa. Pan zna tych, którzy należą do niego. Dlatego nie dziwmy się, że jest tak wielu, którzy twierdzą, że są jakoś związani z chrześcijaństwem, a nie spotkamy ich w niebie. Bo oni są po prostu niezbawieni, nie narodzili się na nowo, mają dalej diabła za ojca, a z różnych powodów są wśród wierzących. I druga część tej pieczęci, niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. Czyli separacja, oddzielenie od nieprawości, od tego, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym. Od tego, czego Bóg nie nakazał. Od tego mamy oddzielać się, odstępować, skoro wzywamy imienia Chrystusa. I dalej jest taki przykład. W wielkim zaś domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane. Niektóre do użytku zaszczytnego, a inne do niezaszczytnego. I tutaj widzimy wyraźnie, że ten wielki dom to jest taki obraz na to, co się dzieje w chrześcijaństwie. Mamy wielką masę ludzi, którzy podają się za chrześcijan w jakiś tam sposób. Podobno jest to 2 miliardy, ponad miliard rzymskich katolików, dużo prawosławnych, dużo tych, którzy twierdzą o sobie, że są pentekostalni, spora grupa takich, którzy w inny sposób są związani z ewangelikalizmem różnej maści. I teraz to jest taki wielki dom. I w tym wielkim domu znajdują się nie tylko naczynia złote, czyli te, które doszły do Boga przez odrodzenie, narodzenie na nowo, ale też drewniane i gliniane. Niektóre do użytku zaszczytnego, czyli może się okazać, że jakieś gliniane lub drewniane naczynie, nienarodzone z Boga,
gdzieś jest, występuje jako strasznie ważny członek tego wielkiego domu. Czy to występuje jako jakiś uczony mówca, czy też występuje jako jakiś ksiądz, jakiś pisarz książek, jakiś pastor, jakiś biskup. I to pokazuje nam, żebyśmy o tym pamiętali. Jest taki przykład. Moja droga do wiary, taką książkę napisał ksiądz Halesby. I on najpierw był księdzem, potem był wyżej jakimś tam człowiekiem, potem jeszcze wyżej, potem biskupem. I on tak swoje życie opisuje. Najpierw byłem tym, potem tamtym, skończyłem seminarium, skończyłem to, skończyłem tamto, stałem się biskupem, a potem uwierzyłem w Pana Jezusa, narodziłem się na nowo. To był bardzo ciekawy życiorys. Dlatego, że to pokazuje właśnie tą zasadę, że są tacy, którzy, tak jak Judasz, nie są z Boga, a są zaliczani do ważnych, takich do zaszczytnego użytku. Ale są też tacy, którzy po prostu w różny sposób gdzieś tam się w tym chrześcijaństwie pałętają, a nie znają Boga. Do czytelników listu do Koryntian apostoł Paweł mówi: niektórzy z was nie znają Boga. Ku zawstydzeniu waszemu to mówię. I oni sobie chodzili wśród wierzących. Jednym z nich być może był ten człowiek, który żył z żoną ojca swego. Być może, chociaż raczej możemy mieć nadzieję, że skoro pokutował później, to jakieś życie z Boga w nim było. Ale tak jak tutaj widzimy, się zanieczyściło. Mogło być to albo przypadek glinianego naczynia, które sobie gdzieś tam funkcjonowało w tym wielkim domu, albo mógł to być narodzony na nowo człowiek, czyli naczynie złote, które się upaćkało w błocie lub czymś jeszcze gorszym. Czyli żył z żoną ojca swego i trzeba było poddać je osądowi Bożemu i oddać takiemu szatanowi na zatracenie ciała, aby duch pański, duch był zbawiony w dzień pański. Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie, i to jest wezwanie do każdego, kto jest narodzony z Boga, wzywa Pana z czystego serca. Jeśli ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana. Takimi mamy być, przygotowanym do każdego dobrego czynu. To jest cel Boży w nas, żebyśmy jako narodzeni na nowo, wierzący w Pana Jezusa, byli oczyszczeni z tych różnych rzeczy. Nie możemy brać przykładu z ludzi dookoła, dlatego że może przypadkowo to jest człowiek, który w tym wielkim domu gdzieś jest z innych powodów niż Chrystus. Bo towarzystwo chrześcijan jest bardzo atrakcyjne dla niewierzących. Nie kradną. Są pomocni. Są mili. No, jeśli chodzi o człowieka ze świata, to myślę, że nie jeden może przez czystą kalkulację chcieć być wśród wierzących. Dlatego, że to może być ciekawa opcja prowadzić biznes chrześcijaninem, będąc nienarodzonym na nowo, ale wiedząc, że ten drugi nie zrobi jakiegoś użytku niewłaściwego przeciwko nam. To jest ciekawa cecha. I wielu wierzących może być zaskoczonych tym, że innych, których uważali za wierzących, w niebie nie spotka. Bo to będą właśnie te naczynia drewniane i gliniane, które w tym wielkim domu się podawały za te, które są już złote, które są już gotowe do nieba. I mamy się oczyszczać od takich wpływów. Dla nas ma być Słowo Boże jedynym drogowskazem, a nie to, co inni robią, to, co inni działają. I dalej. Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość. To jest bardzo ciekawe. Mamy zabiegać o sprawiedliwość, o wiarę, miłość, pokój. Wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Czyli nie mamy się oddzielać od wierzących,
Tylko mamy korzystać z tego przywileju, że Pan Jezus powiedział, gdzie jest dwóch lub trzech braci zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nich. To jest Mateusza 18 rozdział o tym mówi. I to jest twarda zasada, że Bóg osobiście w osobie Pana Jezusa Chrystusa jest pośrodku nich. Na każdym zgromadzeniu Pan Jezus jest pośrodku nich. I nie zastąpi tego obecność wirtualna przez jakieś Skype'y, czy przez jakieś rozwiązania techniczne, czy przez odsłuchanie konserwy, a więc nagrania Słowa Bożego z MP3. Nie. To w ogóle jest całkiem co innego. Dobrze jest słuchać kazań. Dobrze jest przez Skype mieć z wierzącymi kontakt, ale Pan Jezus powiedział o osobistej obecności dwóch lub trzech braci zgromadzonych tylko do imienia Pana Jezusa, nie na inny cel. Jeśli tych dwóch, trzech braci zgromadzi się na KFC zjeść jakąś kanapkę, tam nie ma tej obietnicy. Tylko chodzi o właśnie specyficzny sposób zgromadzeń, czyli ku czci Pana Jezusa. Mamy trzy rodzaje takich zgromadzeń w Słowie Bożym pokazane, czyli na łamanie chleba, na modlitwę i na głoszenie Słowa Bożego. I wtedy Pan Jezus osobiście jest pośrodku nich. Unikaj zaś głupich, niedouczonych rozmów, wiedząc, że rodzą kłótnie. Znowu Paweł tutaj wyraźnie kładzie nacisk na to, co już było mówione. Czyli unikajmy takich bzdur. To nas zupełnie pozbawia mocy ku głoszeniu Słowa Bożego innym i doprowadza ich do zguby, do piekła. A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie. Do kłótni trzeba dwóch. Więc zawsze jako sługa Pana możesz zrezygnować i wtedy kłótni nie ma, bo ten drugi nie będzie się sam z sobą kłócił. To jest niemożliwe. Do kłótni trzeba dwóch. Co najmniej dwóch, może trzech, ale generalnie musi być więcej niż jeden. Więc jako sługa Pana, jeśli się wycofasz, to tamtych dwóch niech się kłóci ze sobą, jeśli bardzo lubią, ale jeśli to miała być kłótnia jeden na jeden, no to wtedy jak ty się wycofasz, to już nie ma kłótni. Lecz ma być uprzejmy względem wszystkich. Względem wszystkich, nawet tych, którzy nas krzywdzą. Mamy używać uprzejmych i miłych określeń na innych ludzi. To są ludzie stworzeni przez Boga. Nie używajmy na przykład, jak ktoś nas denerwuje na drodze, o tej osobie określeń powszechnie uważanych za obelżywe. Raczej pomódlmy się za dobę, żeby ten człowiek miał po prostu okazję poznać Pana Jezusa i żyć radością. Jeśli ktoś cię zdenerwuje, to pamiętaj, że to być może jest sposób, żebyś na niego zwrócił uwagę i się o niego pomodlił. Zdolny do nauczania. A kiedy jesteś zdolny do nauczania? Kiedy właśnie swoich ust nie brudzisz bredniami. Nie będziesz wtedy jak Lot, któremu, gdy powiedziano, żeby tych swoich zięciów wyciągnął, on chciał wyciągnąć tych zięciów z Sodomy, a oni powiedzieli, że on żartuje, bo go znali jako po prostu osobę niewiarygodną. Być może oprócz tego, że zasiadał w bramie Sodomy, to z nimi prowadził czcze rozmowy. Być może pozwalał sobie na jakieś bzdurne rozważania, jakieś durne żarty i potem powiedział o sądzie, że będzie spalona Sodoma, a oni pomyśleli, że to kolejny taki żarcik Lota. Łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają, już o tym mówiliśmy, że łagodność i mówi o tym Słowo Boże, że wszystkim niech będzie znana nasza łagodność. I 26. Oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia woli jego. Ludzie nienarodzeni na nowo spełniają wolę diabła i należy robić wszystko, żeby otworzyć ich oczy na ich stan, żeby mogli pokutować, nawrócić się i przyjść do Pana Jezusa.
Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo? Kto go potrzebuje? Kto dokonuje narodzenia na nowo? Oraz jakie są tego skutki? Jakie są tego rezultaty? Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, jako jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić,
już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha, ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie,
będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga. Bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze. Że ja już jestem Bożym dzieckiem. Że nie jestem dzieckiem diabelskim. I że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację, ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo. Bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała, po prostu Boża, przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego,
że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 3:9. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie
zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane, po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował, to jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić. Żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, to jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a
zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma, dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą, Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę i ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga.
Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce. Ewangelia Jana, 1 rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy go przyjęli. I ci, którzy go przyjęli, ci, których on nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2,13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi,
tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego, do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6, to jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa. I interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest 1 list Piotra 2, to jest strona 296. 1 list Piotra, 2 rozdział, 2 wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem. Nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa
w żadnym aspekcie, bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, wiersz 1. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił, a w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł. Ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa, czyli że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. Otwórzmy Słowo Boże w dwóch miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg
zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się urodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg
piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi, to niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i 10 wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg,
a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro. Bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.
Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz. Że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego. Mam życie wieczne. Bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również Ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga, prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, podkieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką
i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o Jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu
tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię. I od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł
oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu. I nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której
oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.